Gdzieś Konfederacja powraca do tematyki budżetowej, bowiem to właśnie wielki deficyt budżetowy niepokoi wszystkich, niezależnie czy będą obejmować władzę, czy będą w opozycji, dowiadujemy się niepokojących faktów na temat polskich finansów publicznych. Żeby te fakty zrozumieć, trzeba sobie uświadomić sposób uprawiania polityki przez obecny rząd. To jest podwójna księgowość, najprościej mówiąc. Podwójna księgowość to zjawisko, które znamy z organizacji, gdzie dochodzi do przestępstw finansowych, gdzie dochodzi do wyprowadzania pieniędzy i to zjawisko, które znamy z rządu PiS i z Unii Europejskiej, bowiem rząd PiS-u w inny sposób liczy na potrzeby ustawy budżetowej, a w inny sposób liczy fundusze na potrzeby Unii Europejskiej. Na potrzeby polskiej opinii publicznej, na potrzeby uchwalenia w Sejmie ustawy budżetowej rząd PiS-u wyliczył deficyt na poziomie ponad 90 miliardów złotych. Tymczasem na podstawie danych wysłanych do Unii Europejskiej okazuje się, że deficyt został wyliczony ponad dwukrotnie większy, na 192 miliardy złotych. Opinia publiczna dopiero sobie to uświadamia, te informacje powoli docierają do mediów. To potwierdza rzeczy, które my podkreślaliśmy z mównicy, a mianowicie, że skala wyprowadzenia finansów publicznych przez rząd PiS-u, przez rząd Mateusza Morawieckiego, poza kontrolę parlamentu, poza budżet, jest bezprecedensowa. Mieliśmy okresy, kiedy Polska zaciągała większe zadłużenie, mieliśmy kiedy mniejsze, mieliśmy rządy, które trafiały na czas lepszego rozwoju gospodarczego, lepszej koniunktury i mieliśmy gorszej, ale nigdy w trzeciej RP nie mieliśmy rządu, który na tak wielką skalę wyprowadziłby finanse publiczne poza kontrolę parlamentu. To w funduszach pozabudżetowych Mateusz Morawiecki wykreował rekordową liczbę długu, który jest długiem publicznym, a przynajmniej tak rząd deklaruje na potrzeby Unii Europejskiej. I to również na przyszły rok rząd zaplanował tam, poza budżetem, poza systemem finansów publicznych, poza dochodami podatkowymi, tam zaplanował finansowanie zadań, które już Polakom obiecał i przedstawił jako dobrodziejstwa swojego rządzenia, które miało być przedłużeniem. To rządzenie, jak wszystko na to wskazuje, przedłużone nie zostanie, ale my zostaniemy z tym systemem, z tym nowym, dziwnym systemem, którego właściwie w Polsce chyba nikt za bardzo nie rozumie. Więc zwracamy uwagę na to. Podwójna księgowość jako znak firmowy tych, którzy dokonują operacji finansowych, które mają być nietransparentne. Niezależnie, czy chodzi o wyprowadzanie pieniędzy, czy chodzi o działalność przestępczą, czy chodzi o ukrycie przed opinią publiczną rzeczywistego stanu finansów publicznych. Ta podwójna księgowość jest takim wspólnym mianownikiem tych operacji, których należy się wystrzegać. My w Konfederacji jesteśmy zwolennikami odpowiedzialnego podejścia do finansów państwa. Jesteśmy zwolennikami przejrzystości, gospodarności, odpowiedzialności, umiaru, wszystkich wartości kojarzonych z prawicą, a którymi nie kierował się rząd Mateusza Morawieckiego, nie kierował rząd PiS-u.